czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak fascynującą rzeczą jest zwykłe jajko? Nie? Tylko my? No cóż, jaki inny produkt spożywczy pobudza do tak filozoficznych pytań jak: co było pierwsze, jajko czy kura? Za to branża finansowa upodobała sobie powiedzenie, by nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. Tak, jajka mają fundamentalne znaczenie w życiu, włączając w to niezwykle korzystny wpływ na nasze zdrowie. Jeśli jesteście gotowi, by dowiedzieć się więcej, jak może na Was wpłynąć codzienne spożywanie jajek, obejrzyjcie nasz filmik. Nie zapomnijcie nas zasubskrybować i włączyć powiadomień, aby dołączyć do nas po jasnej stronie życia. Wiemy, co myślicie. Czyż jajka nie są pełne złego cholesterolu? Naukowcy z Uniwersytetu w Connecticut doszli do wniosku, że nie są aż tak szkodliwe, jak się powszechnie uważa. Owszem, jajka zawierają cholesterol, ale są w nich również fosfolipidy oraz kwasy omega-3, które równoważą negatywny wpływ tego czynnika. Fosfolipidy i kwasy omega-3 to kwasy tłuszczowe, które pomagają zmniejszyć poziom cholesterolu. Problem zaczyna się, kiedy smażycie jajka na oleju. Pyszne? O nie, o wiele lepiej jest ugotować jajko na twardo. Skoro nie martwimy się już cholesterolem, oto kilka przykładów korzystnego wpływu dla zdrowia, jaki niesie ze sobą codzienne jedzenie gotowanego jajka. Ponieważ jajko powstało, by zapewnić zarodkowi niezbędne składniki odżywcze, produkt ten jest naturalnie zbilansowany. Zawiera całą gamę witamin i ważnych pierwiastków. Ma też mnóstwo protein, które dostarczają Twojemu organizmowi niezbędnego paliwa. Dlatego eksperci rekomendują jedno jajko dziennie na śniadanie. Nigdy więcej krępującego burczenia w brzuchu przed obiadem. Żółtko zawiera zdrowe tłuszcze, które wspomagają właściwe funkcjonowanie komórek, włącznie z komórkami systemu odpornościowego. Wzmacniając odporność, będziecie rzadziej chorować. Macie już nawyk codziennego jedzenia jajka na śniadanie? Wkrótce zauważycie, że wasz umysł lepiej działa. Kiedy włączycie jajka do swojej diety, poprawi się zarówno wasza pamięć, jak i też umiejętność rozwiązywania problemów. Jajka zawierają również cholinę. Brak tego niezbędnego składnika może przyczynić się do pogorszenia pamięci. W jajkach można też znaleźć witaminę D. To substancja, która wspomaga wchłanianie wapnia. Na pewno słyszeliście o tym, że wapń wzmacnia kości. Witamina D jest więc kluczowa dla tego procesu. Fosfor także odgrywa ważną rolę w przyswajaniu wapnia. Jest szczególnie pożyteczny, jeśli chodzi o zdrowie zębów i dziąseł. Owszem, jajka zawierają też fosfor. Niezwykła kombinacja selenu i cynku, którą można znaleźć w jajkach, odgrywa rolę skutecznego antyutleniacza, który usuwa szkodliwe substancje z organizmu. Pomaga też zapobiegać przedwczesnemu starzeniu komórek. Ryboflawina albo witamina B2 to jedna z najważniejszych witamin, jakich potrzebuje wasze ciało. Wspomaga produkcję czerwonych krwinek, a także uczestniczy w rozkładzie węglowodanów, protein i tłuszczów. W trakcie tego procesu składniki te zamieniają się w energię. Dobra wiadomość jest taka, że żółtko jest najlepszym źródłem tej witaminy. Jajka są też bogate w żelazo. Połączcie je ze wspomagającą tworzenie czerwonych krwinek ryboflawiną i z łatwością pojmiecie, dlaczego dieta zawierająca jajka jest rekomendowana dla osób cierpiących na anemię. Przy niedoborze żelaza organizm nie wytwarza odpowiedniej ilości czerwonych krwinek. Jajka są polecane kobietom planującym ciążę. Zawierają one bowiem witaminę B9, czyli kwas foliowy, która jest niezbędna w prawidłowym rozwoju płodu. Eksperci z Uniwersytetu Kalifornijskiego twierdzą, że kwas foliowy poprawia również jakość nasienia u mężczyzn. Dzięki wysokiej zawartości luteiny jajka mają zbawienny wpływ na oczy. Jeśli obawiacie się, że wtedy może zaskoczyć Was ilość zmarszczek na twarzy, których wcześniej nie dostrzegaliście, chcemy Was pocieszyć, że zanim Wasz wzrok ulegnie znacznej poprawie, wszystkie te zmarszczki znikną. Możecie za to podziękować jajkom i ich właściwościom przeciwstarzeniowym. Jajka będą Waszym najlepszym przyjacielem, jeśli zdarzy Wam się wypić za dużo. Dzięki wysokiej zawartości fosfolipidów jajka pomagają wątrobie w usuwaniu toksycznych substancji, włączając w to alkohol. Jak jednak powiadają, lepiej zapobiegać niż leczyć. Może więc po prostu nie pijcie za dużo? Mówiąc o jajkach, wiele osób zapomina o skorupce, a przecież ją także można jeść. Jest też idealnym źródłem wapnia.
Pamiętacie, że witamina D pomaga w przyswajaniu wapnia? Widzicie? Jajka mają wszystko. Jeśli chcecie jeść skorupkę, zacznijcie od jej porządnego wyszorowania. Następnie włóżcie ją do wrzątku na co najmniej 5 minut. Po upływie tego czasu po prostu zmielcie na proszek i wykorzystajcie do posypywania jedzenia. Jajka mogą dobrze wpływać na wasze zdrowie psychiczne i poprawiać wasz nastrój. Zawierają bowiem tryptofan, który zwiększa wydzielanie hormonu szczęścia, serotoniny. Jajka zawierają także lizynę, aminokwas, który pomaga zwalczać stany lękowe i chroniczny stres. Nie wspominając już o psychologii kolorów. Słyszeliście na pewno, że kolor żółty poprawia humor. Dlaczego więc nie położyć trochę żółtego na talerz w postaci jajka? Jeśli to was nie przekonuje, pamiętajcie, że kolor żółty podobno przyspiesza metabolizm. A skoro już o tym mowa. Jajka są lekkostrawne i mają mało kalorii, dzięki czemu stanowią idealny posiłek dla tych, którzy chcą zrzucić kilka zbędnych kilogramów. Pamiętajcie też, że jajka dają uczucie sytości na dłużej. To pomoże wam nie podjadać pomiędzy posiłkami i nie przejadać się. A co powiecie na gładszą skórę, mocniejsze paznokcie i bardziej jedwabiste włosy jako dodatek do smukłej figury? Jajka zawierają witaminy z grupy B, które zadbają o wasze naturalne piękno. Kto chciałby przepłacać za maseczki do twarzy i włosów, mając do dyspozycji jajka? Nawet nie musicie ich jeść. Po prostu nałóżcie bezpośrednio na włosy i zostawcie na 20 minut. Ale nadal jedzcie jedno jajko dziennie, żeby zapewnić sobie te wszystkie korzyści zdrowotne, o których wspomnieliśmy. Więc co was powstrzymuje? To dieta dla każdego. Jajka są tanie, bogate w wartości odżywcze i mają uniwersalne zastosowanie, a także dobrze się przechowują. Są łatwe do przyrządzania na wiele sposobów. Możecie je ugotować na miękko, twardo, smażyć, zrobić z nich jajecznicę lub jajka sadzone. Lista pomysłów nie ma końca. Oczywiście zawsze najlepiej przyrządzić je w zdrowy sposób, czyli bez dużej ilości tłuszczu. Jak widać, gotowanie nie jest jednak jedynym sposobem. Ponadto kupujecie je zazwyczaj w dużym opakowaniu, które spokojnie wystarczy na prawie 2 tygodnie waszej diety. Nie wspominając o tym, że się w tym czasie nie zepsują. Surowe jajka mogą być przechowywane w lodówce od 3 do 5 tygodni. Jeśli gotujecie ich kilka naraz, pamiętajcie, że można je przechowywać po ugotowaniu nie dłużej niż 4 dni. A oto przydatna wskazówka. Przechowujcie jajka czubkiem do dołu. Pozwoli to jajkom oddychać i pozostaną dłużej świeże. To dlatego, że podstawa jajka jest bardziej porowata, dzięki czemu łatwiej zachodzi wymiana tlenu i dwutlenku węgla. Oczywiście taka dieta ma swoje ograniczenia. Pamiętajcie, że jajka mogą uczulać. Uważajcie, zwłaszcza podając je po raz pierwszy dziecku. I nie popadajcie w nadmierny entuzjazm, słysząc o tych wszystkich zaletach jajek. Co za dużo, to niezdrowo, więc jedno gotowane jajko dziennie wystarczy. No jak? Smakowało wam jajko? Spróbujcie tego eksperymentu. Dajcie nam znać w komentarzach. Nie zapominajcie dać łapki w górę i przesłać naszego filmiku do znajomych. Włączcie też subskrypcję, by pozostać z nami po jasnej stronie życia.